Rozmawialiśmy przed tą galą. Łukasz Grochowski żartował i śmiał się, że plan jest taki: wchodzicie szybko, latająca balacha i walka się kończy. No i proszę, może nie do końca latająca, ale wszystko się zakończyło zgodnie z tym, co niby miało być żartem. Tak się zakończyło na poważnie. Tak, zgadza się, fruwania nie było, ale za to była balacha. No myślałem, tak jak wcześniej podkreślałem, myślałem, że nie wyciągnę. Albert jest strasznie silnym zawodnikiem, miałem głęboko podpiętą balachę, mimo wszystko musiałem się długo nad tym pomęczyć. Wszystko poszło zgodnie z planem, szybciej niż myślałem, bardzo się z tego cieszę. Czy można uznać, że to obalenie Alberta też było w planie? Na pewno było w jego planie, w moim też, bo wiedziałem, że Albert będzie dążył do obaleń. Wyszło to szybciej niż myślałem, zresztą tak jak wszystko, na szczęście wszystko poszło totalnie po mojej myśli. Mocno go naruszyłeś w stójce, bo on tam, bo przyjął coś od ciebie mocniejszego. Znaczy tak, to była taka krótka wymiana, bardzo blisko siebie. Na takie wymiany też się nastawiałem, myślałem, że to będzie w przeciągu trzech rund dużo więcej tych wymian. Była jedno obalenie, jedna balacha. Wszystko jest świetnie. Albert, tak można powiedzieć, że lubi właśnie się wbić w jakieś poddanie przeciwko sobie. Czy wiedziałeś, że właśnie będziesz, czy planowałeś, żeby czyhać na to, żeby w jakiś sposób go podać? Znaczy tak, ja nie ukrywam, że nastawiałem się na walkę w stójce i na silną wymianę, tudzież jakieś trafienie. Ale oczywiście były też takie plany, jeśli walka przejdzie do parteru. Wiedziałem, że mogę być z dołu, bo Albert jest dobrym zapaśnikiem, dobrym zawodnikiem też grapplingu. Mówię, od razu z obalenia jakoś udało mi się złapać głęboko tą balachę, no i wyszło tak jak wyszło, wszyscy widzieli. Przed chwilą rozmawiałeś tutaj z boku, mówiłeś, że do tej walki przystępowałeś z wieloma kontuzjami. Czy mógłbyś rozwinąć trochę tę myśl? Znaczy tak, właśnie nie chciałem wcześniej o tym wspominać, oczywiście ze względu na to, że w walce mógł to wykorzystać Albert. No miałem trochę kontuzji już, które mi się ciągnęły od grudnia, miałem bardzo wyrażoną szczękę, nie mogłem za bardzo nawet przez jakiś czas jeść, sparować. Później tam lekko strzeliło mi więzadło w kolanie, no i ostatnio nadrywałem niestety lekko przyczep tutaj mięśnia na biodrze. Codzienne między treningami zabiegi w świetnej klinice Remedica Białej Podlaskiej, taka reklama, gdzie świetnie się mną zajęli, no doleczyłem to na tyle, ile mogłem. Wiedziałem, że muszę wyjść do tej walki mimo wszystko, mimo tego, że trochę mnie to bolało. No, pewnie wyjdzie to jutro bardziej, ale jestem szczęśliwy, że udało mi się zawalczyć i wygrać tę walkę. Przed chwilą widzieliśmy walkę Akopa z Tyberiuszem. Oglądałeś ją z nietęgą miną. No tak, przyznam się szczerze, przepraszam bardzo, Akop jest moim przyjacielem. Bardzo dobrze się poznaliśmy już od ostatniej gali, dobrze żyjemy. No i liczyłem na to jednak, że to Akop zwycięży. Jednakże no, wszystko przed nim, to jest dopiero jego początek kariery, także ma wielkie serce do walki i życzę mu wszystkiego najlepszego. Co dalej teraz dla ciebie? Zobaczymy, bo tutaj była w planach oczywiście walka o pas, na to też się nastawiam, na to głośno powiedziałem, bo chcę tej walki o pas, oczywiście to jest najwyższe trofeum, do tego dążę. Z kim będzie ta walka, to się okaże, ale mam nadzieję, że następną walką stoczę właśnie o pas. Ale teraz to troszkę regeneracji, teraz trochę tego powrotu do zdrowia, trochę leczenia tych wszystkich kontuzji pewnie i urazów. Tak, oczywiście pierwsza sprawa, którą muszę nadrobić, to oczywiście kontakty z moimi znajomymi, bo przez ostatni czas to totalnie byłem odcięty, bardzo często nie odbierałem telefonów, nie odpisywałem i za to przepraszam naprawdę wszystkich moich znajomych. Ale słucham? Tak, właśnie o to chodzi, że mimo wszystko publiczność dopisała, naprawdę licznie przyjechali tutaj z Białej Podlaskiej, z mojej rodzinnej miejscowości Rososz, z Warszawy i nie tylko, także serdecznie im za to dziękuję i obiecuję, że nadrobię wszystkie zaległości. Dziękuję. Jeszcze pytanie na koniec, od gest po walce generalnie, no bo to trochę szacun. Ty uklęknąłeś, mistrz przed... A, o ten gest chodzi. No, w sumie to jest dla mnie takie naturalne. Z Albertem też jesteśmy przyjaciółmi. Podkreślaliśmy to wcześniej. Na chwilę musieliśmy to oczywiście na chwilę walki odłożyć to gdzieś na bok, bo wiadomo, to jest sport, czysto sportowa walka. No, ale jest moim przyjacielem. Życzę, tak jak mówię, mu wszystkiego najlepszego i myślę, że wszystko jeszcze przed nim. Może uda nam się nawet razem potrenować teraz po tej walce. To wszystko się okaże.